Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale, oczywiście z gry, jaką jest Pokémon Fire Ash. No i jak wiecie, zbliżamy się szybkimi krokami do siódmej odznaki regionu Hoenn, do miasta, gdzie będzie psychiczna sala, no więc co tu dużo mówić, lećmy dalej, nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę. No a my tutaj dalej mocno trenujemy. Już widzę tutaj na przykład, że to byłoby lepsze miejsce chyba do trenowania jednak Pokemona na przykład ognistego, no bo będą trenerzy robaczy, więc wiecie, łatwa decyzja, co nie? Łatwa decyzja, kogo by tutaj lepiej trenować, chociaż wiem, że Groela też trzeba trenować, a jakżeby inaczej. Dobra, no ale ej, ja z tym walczyłem? Ej, dobra, z tym nie walczyłem, dobra, może z tamtym walczyłem, nie pamiętam, a może z tamtym się nie walczy po prostu. Dobra, Dustoxic. No, tu już widzę, słuchajcie, że no moje różnice poziomów, no już są dobre, dobre. Może akurat na salę będzie akurat tak w sam raz. Ale nie, no akurat Torkoal to, wiecie, trening, jeszcze raz trening. Mocno trenuję i widać skuteczność, co nie? No dobra, zastanawiam się, bo tutaj zawsze w grach było tak jakby, wiecie, można było płynąć do takiej wyspy, gdzie był ten pokemonowy cmentarz, taki, wiecie, dość straszny. Czy tutaj... Ej, widziałem tam coś dziwnego i muszę zaraz podejść tam na południe, bo naprawdę zauważyłem coś dziwnego. Draining Kiss, o nie, ciosy fery to na ogniste poksy taki średni pomysł. Proszę bardzo, świetnie. Kto kolejny? Duskull. Dobra, to nie, na razie niech Torkoal walczy, bo jak on ma Lucky Egga, to niech skorzysta z tego, niech więcej expa troszeczkę wleci. A czemu by nie? Dobra, 38 poziom, no ja myślę, że na razie Torkoal to chyba powinienem już go odpuścić sobie, co nie? No jest wytrenowany, a jakże? I Kirlia, proszę, a Gardevoir nie było. Co ciekawe, a już w kolejnym regionie nie tylko Gardevoir będzie można zobaczyć, ale jeszcze Galeida, wiecie. Kolejna forma ewolucji Kirli, tylko tej płci męskiej oczywiście. A i dobra, no to ja myślę, że to czemu nie, teraz ty trenujesz. No tak, każdy musi trochę trenować, kto wie, może i dzisiaj dostaniemy, słuchajcie. Ej, no właśnie to mnie zdziwiło, ej. Ona chodzi po wodzie. I poszła sobie gdzieś tam dalej, masakra. Skąd ten pośpiech? No nie wiem, zobaczyłem jakby ducha jakiegoś, czy co to w ogóle miało być, co nie? Dobra, dawaj. O nie, jest szybszy jeden dziad jeszcze, no kurczę, dobra, Energy Ball. Dobra, już go załatw tym Energy Ballem. No, Manectric to nie taki łatwy przeciwnik do rozwalenia. Slama się uczymy, tylko czy to się opłaca przy moich aktualnych atakach? Nie, absolutnie nie. Cios typu normal, średni w tym momencie. No dobra, i co tutaj mamy? Dreamitera, no, połączenie z Hypnosis, z tego ataku, no, działa cuda. Dobra, no to gdzie dalej? Kolejna trenerka. No, coś czuję, że zaraz będę wracać, słuchajcie, do tamtej siostry Joy, żeby trochę nam podleczyła. No, dobrze, że ona tu się znajduje, bo normalnie chodzić tutaj, wiecie, takie ogromne... No nie, jeszcze nie, no, jak już nazwę, to już wiem, że na pewno trzeba tam się kierować. Najgorzej. No jeszcze nie mówcie mi, że przegram tę walkę, bo paraliż zrobi swoje. Nie, uff, na szczęście dobrze. Na szczęście jakoś idzie. Vanessa przegrała. Nie no, chodźmy, leczmy tam poksy. Nie ma co. Ale coś czuję, słuchajcie, że kolejne miasto, no nie jest już daleko, raczej za chwilę już powinno być, co nie? Tutaj zawsze w grach była ta strefa safari. Tutaj to, no nie wiem, czy będzie strefa safari, no co to dużo mówić, nie wiem. Tak, zgaduję, że teraz zawalczymy. Jasne. Dobra, 5 Pokemonów. O, Wingulet, bardzo dobrze. Znaczy dobrze, no jak będą w stanie przetrwać atak i walnąć 5 Swing Ataku, to nie będzie już tak dobrze. Numel. No dobra, na Numela to zmieńmy, no bo w sumie na niego to jakoś nie mam za bardzo pomysłu. Znaczy nie, no on jest też... Bo Numel już od razu też ma typ ziemny, co nie? To nie tylko jego ewolucja. Nie, nie, on chyba też ma od razu. Electric, dobra. No to z powrotem. Kolejne cwane zmiany. No przed chwilą walczyłem z jego ewolucją, więc sam Electrike pewnie problemem by nie był. A jakże, Zigzagoon, no to kolejny taki bez problemów Pokémon, ale widzę, że ona ma wszystkie na 25, więc co to za wyzwanie, co nie? Cóż to za wyzwanie? I Tropius, o kurczę, akurat Tropius to tak, ale nie, no mam Aerial Ace'a. Aerial Ace'a, więc sobie poradzimy, chociaż no on jest bardziej wytrzymały, to widać. No ale dobra, kryt na szczęście wszedł, więc trzeci Aerial Ace nie był potrzebny. Dobra, Briderka załatwiona. Briderka, czyli prawie jak Brock, co nie? On też został w końcu Briderem. O, Shiny Stone. Czekam na komentarze ludzi, którzy powiedzą, zrób sobie Shiny Pokemona. Już tak pod jedną serią było, wiecie. Masz Shiny Stone'a? Ewoluuj go teraz, przekształć jednego ze swoich Pokemonów w Shiny.
Bo to ma taką, wiecie, to, bo tak działa Shiny Stone, tak. Tak. Dobra, dobra, nie mówię już nic nie mówię. Powiedzmy, że tak działa. Dobra, dawaj Giga Draina. Okej, okay, mamy. No ja myślę, że będzie już 35 poziom. No słuchajcie, mi się lata teraz naprawdę dobrze XP. I Shift Tree. A no dobra, no to Aerial Aisik jest. O nie, nie ten atak użyłem. A fail. Jeszcze użył Nasty Plota, dobra, teraz to się zaczynam go bać. Bo jak ma jakiś dobry specjalny atak, no to trochę lipa. Aha, zmianę Pokemona używa, no okej. Okay. Leaf, ojejku, dobra, no to leży. No dobra, no miał Leaf Tornado, szanuję, naprawdę szanuję. No, mocne ataki, to jest w ogóle chyba pierwszy Shift Tree, z jakim tutaj w tej grze się mierzę. Ale dobra, będzie też na pewno dużo ekstra, 2600, pięknie. Marcel przegrał, lecimy dalej. No, kurczę, tu znowu jakiś przedmiot będzie chroniony przez trenerkę, no ale... Zanim jak się tam gdzieś dalej dostanę. Naprawdę, odległość między Fortress City a miastem, którego tak naprawdę nazwy nie pamiętam, bo naprawdę, no nie pamiętam, słuchajcie, jak się nazywa to miasto, do którego zmierzamy. Jakaś nazwa do niego całkowicie wyszła mi z głowy. No ale jest dość spora dróżka. Oj, slash, dobra, no to dawaj teraz Giga Draina, że się trochę podleczymy przynajmniej. No bo tutaj walka, walk. Trzeba, tak wiecie, miarkować po prostu swoje siły, żeby na wszystkie walki wystarczyło. O nie, już by chciał ewoluować. A on chyba z tego, co pisaliście mi, ewoluował dopiero przy Battle Frontierze jakoś tak. No nie, kolejna briderka. Ja cię kręcę, ile tych briderów wszystkich. No ale jak się można podleczyć na takich walkach, to zawsze jakiś tam plusik. No i zobaczymy. Może znowu jakiś fajny przedmiot do ewolucji jest, co nie? Poukrywany gdzieś tutaj. Jak tu jakieś Shiny Stone'y i tym podobne były, no to któż wie co będzie kolejne, Electrike, okej. Dobra, teraz to już możesz bić z Energy Balla bez problemów. Dobra, nie no, będzie 37 poziom, cieszę się. Cieszę się, bo przed chwilą, wiecie, nasz Pokémon miał 32 poziom, odstawał mocno od reszty, a teraz już dogonił stawkę i nie trwało to długo. Naprawdę, długo to trwać nie trwało. Dobra, Aerial Aisik, no nie rozwalę, no to jest pewne, on ma za dobrą taką zwykłą obronę, co nie? Żeby padł sobie na takiego Aerial Ace'a. No ale okej. Załatwiony. Dobra, co tym razem? Max Revive, o, to jest akurat bardzo fajny przedmiot, którego zwykle nie można kupować. A tu już chyba mamy tak, Lilikow City, oczywiście, przecież to jest też to miasto portowe. No dobra. Chcę kupić jakieś fajne przedmioty w sklepie. Aha, już nie potrzebujesz. I może mi dać Stone Edge'a, o kurcze. Ludzie, Stone Edge to jest jeden z najfajniejszych ciosów w ogóle, ciosów kamiennych, taki bardzo fajny do walk. Nie no, przyda się jak najbardziej. Nie pogardzę akurat takim TM-em. Dobra, ale to w tym mieście teraz sobie przypomniałem, bo ja dopiero zapomniałem w ogóle o tym Lilikow, że tutaj to nawet nie ma jeszcze sali. Nie, ludzie, w Lilikow nie było sali, tutaj zawsze w grach była możliwość walki chyba z Mei. Tym razem raczej tej walki nie będzie, ogólnie to nie wiem, czy jest sens coś tam chodzić i kupować. Raczej nie, raczej przejdźmy się tutaj, popatrzmy, czy coś jeszcze, ktoś coś ciekawego mi powie. A, bo to jest, czekajcie, czy to nie jest, tak, to jest notatki jak wygrać Cool Contest. Kurczę, jest, wiecie, dobra, dobra, zagadajmy jeszcze raz do niego, co on powiedział? Aha, że nawet wygrał z Wallace'em. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Tutaj jakiś kapitan. Aha, którego Pokemona ocenić? I co się stanie? Aha, spoko. I mówi nam teraz, wiecie, co, w jakie tam statystyka jest tam najlepsza, te sprawy, dobra. Krótko mówiąc, sprawdzę tam IV-ki. Dużo tutaj domków w tym mieście. Kurczę, dużo. O, Name Raider nawet, dobra, czy jak już byśmy chcieli, wiecie, znowu zmienić nazwę Pokemonowi, to przynajmniej wiemy gdzie, albo jak będzie jajko, bo wiecie, no z jajkami jest tutaj problem w tej grze niestety. Z nazywaniem tak właściwie jajek. Dobra, nie wiem, możliwe, że w tym mieście aktualnie nic, słuchajcie, takiego nie będzie. Co nie, tak mi się wydaje, że w sumie nic tutaj nie ma w tym mieście, że można by je jak najszybciej opuścić. A ten contest, ja tam nie chcę brać udziału, ale może coś tu się dzieje. Chyba za późno. Tak, znowu się spóźniłem, no nie narzekam. O proszę, a May, słuchajcie, wygrałam.
Ma teraz Cambuskena. No w końcu ten jej torcik ewoluował. No ile mogła czekać, co nie? Jakiego ty ciosu uczysz? A dobra, nawet nie spojrzałem jakiego, ale i tak się nikt z moich foksów tego nie uczy. No dobra, no to powiem wam, że tak właściwie. O, tutaj goni Pikachu. O kurczę, teraz to będzie ciężko. Czekajcie, muszę to jakoś zwolnić grę, jeżeli chcę przerwać. Ojejku, teraz to już chyba ich w ogóle nie... Dobra, udało się. Aha, come back here, Pikachu. Okej, okay. Do Mozlip City. O, tam właśnie chcemy się wybrać. Ale zobaczymy, czy jest tam, słuchajcie, jakiś... Czy to jest właśnie droga statkiem? Czy może... Aha, tak, wspomnienia wracają, spoko. Chciałbym raczej dowiedzieć się, czy jest jakieś przejście na wschód. Czy raczej niczego jednak nie ominąłem? Nie, raczej niczego nie ominąłem, jak widzicie. Czy nie było nas tutaj? Nie, no na plaży byłem. Nie, albo nie byłem. No dobra, w każdym razie tutaj raczej... O, Herdscale'a znalazłem w skałce. Dobra, aż mówię, może przy którejś coś jest. Że to tak aż dziwne, że tak sobie, wiecie, leżą i nic tutaj nie ma. No dobra, idziemy stąd. No to wydaje mi się, że no, jedyny sposób, żeby dostać się na Mozdeep, to oczywiście wyprawa jakimś tutaj statkiem. Więc lećmy. Można podróżować. Tak, czy chcę do Mozdeep? Aha, i jak go pokonam, to znaczy, że będę dość dobry, żeby się tam wybrać. W ogóle Mozdeep City to też, z tego co pamiętam, to słynie z tych z tego promu kosmicznego, co nie, oni stamtąd wysyłają te promy. Tak bodajże, coś w tym stylu było. O, Silio, lepiej go szybko rozwalić, zanim uderzy lodowym atakiem. O nie, przetrwał. Ale Body Slam, więc easy. Body Slam może być, oczywiście. Dobra, detekt. A nie. Dziękuję, ale detekta nie chcę. I Dragonair. Okej, no to może na Dragonera to akurat zmieńmy. Bo nie miałbym na niego... No chyba, że cios stalowy, który jako tako będzie tam bił. Ten Iron Tail. No to nawet coś tam bierze, no nie powiem, że nie. Tylko żebym trafił za... O, no super, świetnie. To jest chęć walki, masakra. Jest, jak najbardziej. No i co? No i możemy już się wybrać. Tak, do Mozdeep, świetnie. No i jak widać, dotarliśmy. Dotarliśmy do Mozdeep. Tu jest kolejny statek, ale na razie płynąć nigdzie nie można. Pewnie w przyszłości będę mógł sobie gdzieś przepłynąć dalej. Czy coś na plaży jeszcze się znajduje? Jest jakiś chyba, może trener? Nie, to raczej trener nie jest. Uczy Dynamic Puncha, ale Dynamic Puncha też się absolutnie nikt nie uczy. Ale warto było się przejść, bo przynajmniej mamy Big Pearl. No, drogawy przedmiot. Za grube hajsy można sprzedać. Ile ja w ogóle mam kasy? O, 300 tysięcy. No, ja tam się o kasę martwię. Dobra. Po co tam sprzedawać takie, wiecie? Już lepiej kolekcjonować. Kasy nie braknie. Dobra. No i co tutaj jest? O, mówi, że walka w sali to jest podwójna walka, czyli to jest coś na styl tego, co mieliśmy już na Wyspach Pomarańczowych, tam też była podwójna walka jedna. No, tutaj tak samo. No dobra, ja myślę, że sobie, no na pewno Korpisz będzie Pokemonem, którego chciałbym wystawić jako pierwszego. O kurczę, czy to jest Steven? No proszę, o, witaj ponownie. Przybyłeś tutaj odwiedzić moje rodzinne miasto. O, co powiesz na Belduma jako część twojego teamu? Wyglądasz na odpowiednią osobę, żeby go trenować. No kurczę, słuchajcie, aż mi głupio normalnie powiedzieć nie, ale koleś nam chciał dać Belduma. Oczywiście wcześniejszą formę Metagrossa. No ale no nie, sorry Steven, bardzo miło z twojej strony, ale nie mogę tego przyjąć. No nie wiem, czy raczej normalnie Steven mu nie zaproponował czegoś takiego Ashowi, ale... Pewnie nawet jakby zaproponował to, aż by się nie zgodził, znając go, wiecie, on to tam nigdy nie podejmuje dobrych decyzji. No ale Metagross, no nie oszukujmy się. Świetny Pox. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja sobie ustawię chyba na drugie miejsce Korpisza. Tak, żeby był sobie Korpisz. Chociaż może nawet lepiej, słuchajcie, Korpisz znowu zaczął troszeczkę odstawać poziomem, więc teraz o, to jest w ogóle dostałem przedmiot dla Latiasa, o co chodzi. Więc weźmiemy sobie Lucky Egga pod niego, on ma, wiecie, te wszystkie Night Slashe, on da radę, jak będzie trzeba walczyć, da radę. O tym jestem pewien. Czy tu coś jeszcze jest? O, Sotopolis. Pewnie też będzie miasto, do którego no, trzeba będzie się wybrać w przyszłości. Aha, hello there i tyle. Się nagadaliśmy. Tutaj mamy tą stację kosmiczną, znaczy no powiedzmy, nie wygląda tak jak normalnie, zawsze wyglądała jakoś lepiej. W tej grze nie wygląda tak dobrze. O, nie mogę wyjść wyżej, ale dostaję Sandstone'a, no proszę. Tate i Lisa spędzili tutaj wiele czasu. No tak, to są oczywiście liderzy, co nie? Koteł i jego ogon.
Chyba go widzieliście. Ci, co zauważyli, to mają dobre oczy. Dobra, idziemy dalej. No raczej, jak widać, fajnie. Dostałem Sandstone'a, no narzekać na pewno nie będę. Ale tutaj nic więcej tak to specjalnego nie ma. Tu jest jeszcze... Tu są jeszcze domki normalnie. Masakra. Kurczę, duże te miasta, powiem wam. No nie można powiedzieć. Ej, oni sprzedają coś? A oni sprzedają berry. No spoko. A ty też sprzedajesz berry? Ty sprzedajesz bole. No dobra, ale to też wiecie. Wiecie, o co chodzi. Też jakoś bardzo nie potrzebuję. No i tu jeszcze jeden domeczek. A w tym domku... No nic ciekawego. Tak więc słuchajcie, no co tu dużo mówić. Dzisiaj, jak mówiłem, mam zamiar zdobyć 7. odznakę. Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo trudne. Trenowałem w końcu mocno moje Pokémony, ale no pewnie... też łatwo, no wiecie, no nie mogę się spodziewać, że przeciwnicy też nie mają mocnych. Zobaczmy, jakie mniej więcej poziomy na tej sali występ... No nie. Ach, te koty i zrzucające telefony. Trzeba uważać, jak macie kota, uważajcie, kładźcie telefon. Nigdy nie kładźcie przy biurku, wiecie, tak przy krawędzi biurka. O, ja cię kręcę, co tu się odwaliło? Ej, masakra, tutaj przyszedłem, słuchajcie, trenować Korpisza, tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Że, no ja wiem, że Kirlia to jest też Pokémon typu normal, no ale kurczę. Znaczy, nie, jaki normal? Co ja powiedziałem? Fairy? Nie, przejęzyczyłem się. Przejęzyczyłem się absolutnie. Pokémon Fairy, no i, no ale no. Trochę mnie to i tak zawiodło. Dobra, ja zrobię tak, słuchajcie, będę co chwilę zmieniać na Korpisza od Malakiego, żeby dostawał po prostu dużo expa. No ale on z Gardevoir nie ma absolutnie szans. Może wystawmy Pokémona, który na Pokémony Fairy jest bardziej odporny. O, poszedł Call Mindic, szanuję. No dobra, to może użyjmy w takim razie Bodyslama, jak zwiększył sobie specjalną obronę. Kurczę, Psychic, jaki mocny. No, Draining Kiss, to jest na szczęście not very effective, ale troszkę się tam podleczy. No dobra, no i chyba nas rozwali kolejnym Draining Kissem, tak jest. O, Gardevoir, to ja szanuję, mocny Pox. No dobra, no to w takim razie... Dobra, Michelin, niech wejdzie, mam nadzieję, że... taki mocny Energy Ball wystarczy. Kurczę, to zwiększenie obrony specjalnej zrobiło swoje. Ale dajemy radę, wow. No dobra, może i 34 level to nie jest nic jakiegoś tam mega specjalnego, ale no swoje robi. Kurczę, Ralts też ma od razu typ Fairy od, wiecie, w tej grze normalnie miała tylko psychiczne, ale no wiecie, jak ta gra wygląda. To ona już bierze pod uwagę 6. generację. No ale na szczęście by sobie ze swoim wodnym atakiem jakoś sobie poradził. Jejku, ale tu po pierwszej walce, słuchajcie, mój skład został dość mocno przerzedzony. No dobra, no ja tam wolę nie ryzykować. I czuję, że walka z liderami, no prosta nie będzie. No dobra. Pewnie dopiero po pokonaniu, wiecie, liderów odblokuje się kolejna podróż morska. O, będzie jeszcze podwójna walka, to dobrze. No to wiecie, podwójna walka dobra, żeby troszeczkę sobie przetestować swoje umiejętności. Ali Switch, no raczej ci to nie wyjdzie. Kurczę, no ale jak nie, Łysy nie jest w stanie rozwalić, słuchajcie, Kadabry, to nie jest dobry zwiastun, bo Kadabra ma słabą obronę. A jeszcze biliśmy ciosem super efektywnym, więc troszkę to smuci. Meditate, dobra, weź go z High Jump Kick, ojej. No to mogło zaboleć i zabolało. Może nie trafi. No już liczyłem, że nie trafi, uderzy się gdzieś tam, wiecie, sam. I tyle, będziemy go widzieć. Ale nie ma tak dobrze. Niestety. Dobra, mamy cię z głowy. Ale łatwo nie jest. Łatwo nie jest. Oj, Korpisz, ile ja bym dał, żeby on już ewoluował. Żeby mógł go ewoluować, może tak to powiem. Czy móc to mogę teoretycznie, ale wiecie, żeby aż go ewoluował. Dlaczego on nie miał jego ewolucji? Jego ewolucja była świetna przecież. No nie wiem, no nie wiem, nie będę się pytać. No a tak to niestety ma tylko typ wodny, wiecie, tak to byłby stap od ciosów ziemnych jeszcze, ziemnych. Co ja dzisiaj gadam? Ciemność. Dzisiaj to gadam jak potłuczony, nie słuchajcie mnie, dzisiaj to mnie nie słuchajcie, co ja gadam, po prostu fake info cały czas. Dobra, kto tym razem? Zatu oraz Natu. No to ciekawie. Dawaj Night Slash na niego, no tutaj to za bardzo nie ma z czego uderzyć, walni no nie, no i Siren Taila nie trafiam, Psychic od razu leci na mnie. Ojejku, ale normalnie fokus na mojego Pokemona. Najgorzej. Masakra, dobra. No to robimy tak, no tylko traf tym. Ej, dobra, i Iron Tail, okej. Okay. Ale tak mało bierze? Bardzo mało bierze. Jeszcze skryta dostaje Confuse Ray, najgorzej. Dobra, musimy go załatwić. Pięknie, załatwionym. Udało się, uff. A łatwo nie było, no i czy Misiola uderzy się sama? Nie, na szczęście przywaliła w niego. Psychic skryta, walną, nie no. W
Powiem wam, że zaczynam obawiać się tej sali, naprawdę. Zaczynam się tej sali troszkę obawiać, no bo radzą sobie, no co tu dużo mówić, radzą sobie. Dobra, miotacz ognia jak widać już niepotrzebny. Czy tam już będzie... będą liderzy? W sumie... A, jeszcze nie, ale to dobrze, bo powiem wam, że ja trening jest tutaj wymagany dla mnie, no po prostu... Jak nie tutaj trenować, to gdzie? Po prostu to gdzie? Kurczę. Już czuję, że kolejny lider, to wiecie, będą takie 40 poziomy, to takie absolutne minimum. Natomiast no na Lizę, no to tak jak standardowo myślę, między 50 a 60. Raczej mniej, to nawet nie ma co się absolutnie niczego spodziewać. Kurczę, dużo tych walk, tu różne przejścia są, wiecie, zależy jak łatwo można trafić do lidera. O, Girafarik. No to dobra, no Zen Headbutt. No cios ze stabem, swoje bierze. No my też coś tam bierzemy, ale no... Dobra, obyś... No nie, no naprawdę, dobra, już zmienię, bo się boję, słuchajcie. Bo się boję, że no po prostu Wysy nie dostanie żadnego doświadczenia za chwilę. No serio, teraz Girafarik nie trafił. No gdybym ja wiedział, że on nie trafi, no to... Wiadomo, moja decyzja byłaby troszkę inna. O, Wubbuffet. Dobra, Wubbuffet, jak to jest Pokémon, z którego jak ma się farta, to się z nim wygra. Co nie, tak to powiem. Tylko żeby nie użył Kantera. Au. Jak zwykle to, o co proszę, się nie sprawdza, no ale już się przyzwyczaiłem, że tak powiem. Przyzwyczaiłem się. Jeszcze w mikrofon walnąłem. Dzisiaj not my day, my friends, not my day. Dawaj U-turna. O kurcze, U-turn, słuchajcie, nie wystarcza. Dobra, no to Torkoal. Tylko czy będzie... Oż ty kurcze, Destiny Bond, no nie. Dobra, wiecie, jakbym go teraz załatwił, to bym padł niestety. Dlatego taka taktyka 200 IQ. Tylko że on jest szybszy. Nie, nie jest szybszy, dobra, już się bałem przez chwilę. Rozwalony, leżysz. Bardzo dobrze. Wubbuffet Battle, no dobrze nazwane. No nie, no ja to cały czas chcę, wiecie, Korpisza trenować, ale Korpisz... Mam wrażenie, że to jest taki sam problem, jak mieliśmy, wiecie, na przykład Squirtla albo Bulbazaura. To jest Pokémon, który może mieć wysoki poziom, ale i tak nie robi swoje, no bo przed ewolucją no ciężko jest mu walczyć z Pokémonami, które na przykład ewolucji nie mają, jak Girafarik, czyli od razu w tej formie jest dobry, co jest, albo z tymi, które są w najwyższej formie już po ewolucjach. No nie ma łatwo. A i tu jest kolejna podwójna walka. Dobra, lecę na podwójne walki. Dzisiaj podwójne walki all the time. Ralts i Spoink. Dobra, czy mamy jednego typowo psychicznego Pokémona. Więc Night Slash na niego, a ty możesz przywalić na przykład z Energy Balla Fralca, może wystarczy. Dobra, to wystarczyło. Świetnie. Zen Headbutt na szczęście nie na Łysego. No i Night Slash, no mówię, no coś tam bierze, ale nie tyle co powinno. Co tu dużo mówić, nie tyle. No dobra, czy tu już będą... Tak, tu już są liderzy, ale jeszcze może chodźmy tutaj, możliwe, że... A, to jest szybki powrót. Ale chodziło mi o to, czy nie pominąłem jeszcze jakiejś jednej walki opcjonalnej. O, właśnie, na przykład tej. No to super, no nie marnujmy tych możliwości pojedynków. Szczególnie, że kolejny Girafarik, double hit, no... Miałem ochotę powiedzieć, że to nie będzie już takie mocne, a to w sumie dość... No prawie tyle samo bierze, co taki Zen Headbutt. Dobra, Agility, ratujesz mi tym życie, Girafarik. Dobrze, że nic innego nie używasz. Psybeam. No żartujecie, no po prostu jestem, nie ma prawa dzisiaj zdobyć expa, mam wrażenie. Masakra. Po prostu masakra, dobra. Zobaczymy, mam inne Pokémony, więc będę miał kim walczyć. No ale, o, jeszcze Kadabra, no to fajnie. No to dawaj, Energy Balla. No i tutaj już... ciosy specjalne to już nie takie fajne na Kadabrę, co nie? Szkoda. No ale dobra, załatwiona. Tam już pewnie będą liderzy, więc ostatni raz, kiedy idziemy się leczyć. No i słuchajcie, no będzie walka, no siódma odznaka, tak blisko. Ja obstawiam, znaczy zawsze w grach tak mi się kojarzy, że ona miała, wiecie, Solrocka, mieli Solrocka i Lunatona. Czyli dwa Pokémony, które przy okazji będą dobrze obrywać od ciosów wodnych, więc Korpisz może uderzyć po prostu wodnym ciosem, który będzie skuteczniejszy. Tutaj nasz roślinny starter może przywalić ciosów roślinnych, rzecz jasna, no i jakoś to chyba będzie. A, bo to z tobą walczyłem, dobra. A nie, to zaraz, to gdzie ja teraz mam iść? Jak ten szedłem jakoś... A nie, dobra, bo to jest wszystko ślepa uliczka, trzeba iść od razu w prawo, dobra. Okej, no i tutaj już mamy Tate and Liza, co nie? Witaj w Most Deep Gym. Tak, będziecie razem walczyć. Ja jestem na to gotowy. A jakże, tak, dwa Pokémony, to musi być Solrock i Lunaton, 40 poziomy. No, przyznam, że trochę wysokie.
Dobra, na razie skupmy się na Solroku. Energy Ball nie załatwił go. Ice Beam! O kurcze, Psychic na Łysego. Proszę cię, do... No nie, no Łysy, mogłeś już trafić, chociaż zraz. No ja cię kręcę, no. Raz nie trafić, no już... O, Hyper Potion jeszcze, super. Super, no to... No to nie będzie łatwo. Jest! Ej, teraz jakoś mocniej uderzyliśmy. Nie wiem, jak to się stało, ale cieszę się. Uczysz się Sword... No dobra, Łysy się uczy Swordensa. Dobra, zaczynam go coraz bardziej szanować. Wiecie co, wiem, że Nokow jest fajny, ale tutaj przeciwnicy rzadko kiedy mają jakieś przedmioty przy sobie, więc go wywalę. Wolę chyba zostawić sobie Night Slash'a już. A Swordens, no dobre, dobre to. Dobra, no, Misiula przegrywa niestety. No nic się na to nie poradzi. Razor Shell trafiam. Tylko teraz bym chciał jakiegoś Pokemona w miarę szybkiego. Ha, w miarę, no to Pikachu oczywiście. Ale nie, no dobra, dajmy Mariusza, może jakoś to będzie. Razor Shell, no a ty możesz na przykład ze Steelwinga uderzyć. To jest też cios super efektywny, ale niewystarczający. I Psychic niestety na Korpisza, liczyłem, że on dostanie trochę expa. No cóż, no nic się nie zrobi. Nic się nie zrobi, Torkoal musi go dostać. No serio, jeszcze ten Hyper Potion? Masakra. A już liczyłem, że to będzie, wiecie, o, już wygrał. Dobra, wiem, że miotacz ognia średni, ale poparzenie, więc narzekać nie będę. No widzicie, zawsze coś może się trafić fajnego. I wygrywamy, siódma odznaka już nasza, słuchajcie. Uff, nie było tak wcale prosto, ale pokonani, no ale dwa Pokemony zdjęli mi, co nie? Nie najgorzej. Nie najgorzej, jak widać. Zasłużyłeś na Mind Badge. Proszę, to jest też TM Psyshock. Okej, okay, on jest też fajny. O, jest, wiecie, cios specjalny, który bije jednak w taki fizyczną obronę. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Wiecie, Pokémon mają obronę zwykłą, specjalną i zwykle jak cios jest specjalny, no to bije w specjalną obronę, a to jest cios specjalny, który bije w obronę zwykłą. No, mam nadzieję, że w miarę dobrze i na szybko wyjaśniłem, o co chodzi. Moi drodzy, słuchajcie, siódma odznaka już jest nasza. Pokémony moje już prawie wszystkie dobijają na 40 level, więc nie jest źle. No, ale widzieliście, że już tutaj liderzy mieli 40 level, więc muszę trenować jeszcze mocniej. Kolejna sala to będzie sala właśnie bodajże w Moss Deep City i to będzie sala typu wodnego. Więc no, jako że pewnie, no może Pikachu też się pokaże, ale jak nie Pikachu, no to głównie tutaj Misiula będzie walczyć. No i zobaczymy, może sobie lepiej poradzę. Oby, bo tutaj łatwo nie było. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, jak się podobało, subskrybujcie kanał, kolejny odcinek z Pokémon Fire Rush już wkrótce na kanale, lecz to tyle na dziś, do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czołem i na razie, hej!